W tym filmie porozmawiamy o czynnikach i o parach czynników. Czynniki jakiejś liczby to takie liczby, że jeżeli pomnożymy je przez siebie, to otrzymamy tę liczbę. Oczywiście, liczba także dzieli się przez swoje czynniki i w zależności od sytuacji czasem mówimy o dzielnikach. Na przykład czynniki liczby 6 to mogą być liczby 2 i 3. Bo jeżeli pomnożymy 2 razy 3, to otrzymamy 6. Dwójka jest czynnikiem szóstki, i trójka jest czynnikiem szóstki. Możemy również powiedzieć, że 2 i 3 to para czynników szóstki, bo jeżeli taką parę pomnożymy, to otrzymamy 6. Możemy też znaleźć wszystkie możliwe pary czynników liczby 6. I jednym ze sposobów, aby to zrobić, jest zamiana liczby 6 na prostokąt o polu 6. W jaki sposób możemy narysować prostokąt o polu 6? Może to być na przykład prostokąt o bokach 2 i 3, 2 rzędy i 3 kolumny. To rysunek odręczny, ale jeżeli te wszystkie kwadraty są takie same, to pole tego prostokąta to 2 razy 3, czyli 6. 6 jednostek kwadratowych. Czy są jakieś inne sposoby narysowania prostokąta o polu 6. Można narysować prostokąt, który ma wysokość 1 i szerokość 6. Wyglądałby tak. 1 rząd i 6 kolumn. 1 razy 6 to również pole powierzchni równe 6. 6 jednostek kwadratowych. Czyli 1 i szóstka to również jest para czynników liczby 6 2 razy 3 to 6 i 1 razy 6 to również 6 to są dwie pary czynników liczby 6 możemy to samo zrobić dla większej liczby na przykład dla liczby 16 zatrzymajcie film i spróbujcie sami znaleźć wszystkie pary czynników 16 zapiszmy może te pary w tabeli Pierwszy czynnik i drugi czynnik. I można zrobić to tak, że zaczynamy od jedynki i sprawdzamy kolejne liczby aż do szesnastki, aż znajdziemy wszystkie czynniki. Jedynka na pewno jest dzielnikiem szesnastki, bo jedynka jest dzielnikiem każdej liczby. Każda liczba całkowita dzieli się przez jeden. Jaką liczbę trzeba pomnożyć przez jeden, żeby otrzymać szesnaście? liczbę 16. I to jest pierwsza para czynników liczby 16. Następna liczba. Dwójka. Czy 16 dzieli się przez 2? Dzieli się, bo 2 razy 8 to 16. I to jest kolejna, druga para czynników liczby 16. Trójka. Czy 16 dzieli się bez reszty przez 3? Nie dzieli się, bo 3 razy 5 to 15. Za mało a 3 razy 6 to 18 za dużo 16 nie dzieli się bez reszty przez 3 więc trójka nie jest czynnikiem szesnastki. no to może czwórka czwórka tak bo 4 razy 4 to 16 i to jest kolejna para czynników szesnastki. piątka nie 5 razy 2 to 10 5 razy 3 to 15 ciągle za mało 5 razy 4 to 20. Za dużo. 16 nie dzieli się bez reszty przez 5. Tak samo 6. 6 razy 2 to 12. Za mało. 6 razy 3 to 18. Za dużo. 16 nie dzieli się bez reszty przez 6. No to może 7. Też nie. 16 nie dzieli się bez reszty przez 7. 7 razy 2 to 14. Za mało. 7 razy 3 to 12. Za dużo. A 8? 8 już mamy w tabeli. Ale po drugiej stronie. Wiemy już, że 16 dzieli się bez reszty przez 8. Moglibyście chcieć zapisać kolejną parę czynników, 8 i 2, ale już mamy tę parę. Dwójka była pierwszym czynnikiem, ósemka drugim. Możemy tę samą parę czynników zapisać w odwrotnej kolejności. Tyle, że to będzie ta sama para czynników i nie musimy jej zapisywać drugi raz. Tak naprawdę, jeżeli dotrzemy do połowy, to znaleźliśmy już wszystkie pary czynników i nie musimy już dalej sprawdzać. Nie do połowy szesnastki, czyli do ósemki, tylko do połowy tabeli, czyli do miejsca, w którym pierwszy i drugi czynnik są równe. Od czwórki w górę czynniki w pierwszej kolumnie będą powtarzać się z drugiej kolumny, więc po ósemce już żadna większa liczba nie będzie czynnikiem szesnastki. 9 nie, 10 nie, 11 nie, 12 nie i tak dalej. Dopiero 16 tak, ale znowu, mamy już 16 zapisaną w prawej kolumnie. I do pary 1. 1 i 16 to para czynników liczby 16, obojętnie czy zapiszemy ją w kolejności 1 i 16, czy 16 i 1. To są wszystkie trzy pary czynników liczby 16: 1 i 16, 2 i 8. Czwórka i czwórka.